W dzisiejszych czasach, kiedy tak wiele kontrowersji i nieporozumień otacza pewne doktryny kościelne, temat czyśca wyłania się jako jeden z najbardziej niezrozumianych aspektów wiary katolickiej. Często przedstawiany w niejasnym świetle, owiany mitami i błędnymi przekonaniami, czyściec jest tematem, który budzi zainteresowanie, ale i niepokój. Mówi się, że Kościół katolicki posiada skomplikowaną i całkowicie niebiblijną doktrynę dotyczącą tego zagadnienia. Jednak, jak zauważa ksiądz Mike Schmitz, te powszechne przekonania są dalekie od prawdy. W rzeczywistości nauka o czyśćcu jest zarówno prosta, jak i głęboko zakorzeniona w Piśmie Świętym, co czyni ją kluczowym elementem zrozumienia Bożego Miłosierdzia i planu ostatecznego oczyszczenia dusz. W naszym dzisiejszym materiale przyjrzymy się bliżej, jak Kościół Katolicki rozumie i wyjaśnia ten często mylnie interpretowany aspekt wiary, rozwiewając tym samym powszechne mity i nieporozumienia. Zaczynamy! W sercu katolickiego rozumienia życia pośmiertnego leży nauka o czyśćcu, miejscu lub stanie ostatecznego oczyszczenia. Kościół katolicki naucza, że po śmierci dusze, które nie są jeszcze w pełni przygotowane na spotkanie z Bogiem w niebie, ale nie zasługują również na wieczne potępienie, przechodzą przez proces oczyszczający. To jest pierwszy kluczowy element tego, co wierzymy o czyśćcu. Jego istnienie jest wyrazem miłosierdzia Bożego, dającym szansę na ostateczne uwolnienie od wszelkich skaz i zaciemnień, które mogą jeszcze przylgnąć do duszy. Drugi ważny aspekt dotyczy samego procesu oczyszczenia, który nie jest bezbolesny. Kościół naucza, że oczyszczanie to może być połączone z pewnym dyskomfortem, bólem lub uczuciem straty, co jest ceną za oczyszczenie duszy z resztek skłonności do grzechu. To nie jest kara w tradycyjnym sensie, raczej jest to proces uświęcenia, który przygotowuje duszę do pełnego uczestnictwa w komunii z Bogiem. Ostatni element, który jest równie istotny, dotyczy roli, jaką odgrywają żyjący na ziemi. Kościół uczy, że modlitwy, ofiary mszalne i dobre uczynki wykonywane przez wiernych mogą wspierać duszę w czyśćcu. To wyraża głębokie przekonanie o komunii świętych, czyli wspólnocie wszystkich wierzących. Tych, którzy są jeszcze na ziemi, tych, którzy oczyszczają się w czyśćcu i tych, którzy cieszą się już obecnością Boga w niebie. Nasze modlitwy, zwłaszcza ofiarowanie Eucharystii, są cennym wsparciem dla tych, którzy są na drodze do pełnej komunii z Bogiem, podkreślając solidarność i miłość, jakie łączą wszystkich członków Kościoła, zarówno żywych, jak i zmarłych. Zrób coś małego, ale ważnego dla nas. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, kliknij teraz przycisk subskrypcji i dzwoneczek obok. Niech inni też usłyszą te słowa. Przekaż link do tego filmu swoim znajomym i rodzinie. Podziel się swoimi myślami w komentarzu poniżej. Jeśli nie wiesz co napisać, wystarczy krótkie: Prawda o czyśćcu lub Czyściec. Dziękujemy. Podstawy biblijne nauki o czyścicu są kluczowe dla zrozumienia, jak Kościół katolicki interpretuje i integruje to nauczanie z całością chrześcijańskiej wiary. Centralnym punktem jest odkupienie zrealizowane przez Chrystusa, które dotyczy przede wszystkim wiecznych konsekwencji grzechu, a mianowicie ostatecznego oddzielenia od Boga, czyli piekła. Chrystus przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie zapłacił cenę za grzechy całego świata, otwierając drogę do zbawienia i wiecznej komunii z Bogiem. Jednakże Chociaż wieczne konsekwencje grzechu są zniesione dla tych, którzy przyjmują Chrystusa, wciąż pozostają czasowe konsekwencje, skutki grzechu, które wpływają na naszą duszę i nasze relacje z Bogiem oraz innymi ludźmi tu, na Ziemi. To właśnie tu pojawia się nauka o czyśćcu, wsparta przez Pismo Święte. W pierwszym liście do Koryntian, święty Paweł mówi o procesie oczyszczenia, używając metafory budowania na fundamencie, którym jest Chrystus. Mówi, że dzieło każdego będzie poddane próbie ognia w dniu pańskim. Jeśli czyjeś dzieło, które zbudował, przetrwa, otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, poniesie stratę. Sam jednak zostanie zbawiony, lecz tak jak przez ogień. Ten fragment wskazuje na proces oczyszczenia, przez który muszą przejść niektóre dusze, aby mogły wejść do pełni niebiańskiej komunii. Drugim znaczącym odniesieniem biblijnym jest fragment z drugiej księgi machabejskiej, gdzie opisana jest praktyka modlitwy za zmarłych. Po bitwie Judas Machabeusz i jego ludzie zbierają ofiary za poległych żołnierzy, którzy mieli przy sobie pogańskie amulety. Tekst mówi, że zrobili to szlachetnie i pobożnie, myśląc o zmartwychwstaniu, co wskazuje na wiarę w skuteczność modlitwy za zmarłych i możliwość ich oczyszczenia po śmierci. To historyczne odniesienie do praktyki żydowskiej podkreśla ciągłość tradycji modlitwy za zmarłych w chrześcijaństwie i stanowi biblijne uzasadnienie dla modlitw w intencji dusz w czyśćcu. Razem te dwa odniesienia biblijne z Nowego Testamentu i z ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu dostarczają fundamentu dla katolickiego rozumienia procesu oczyszczenia po śmierci i praktyki modlitwy za zmarłych podkreślając miłosierdzie Boże i naszą wspólnotę z tymi, którzy odeszli przed nami. Czyściec odgrywa znaczącą rolę w życiu chrześcijanina, będąc kluczowym elementem procesu oczyszczania duszy i przygotowania jej do wiecznej komunii z Bogiem. W katolickiej doktrynie czyściec jest postrzegany nie jako miejsce kary, ale jako wyraz Bożego miłosierdzia. Stan, w którym dusze, które zmarły w łasce Bożej, ale jeszcze nie są całkowicie wolne od skaz grzechowych, są oczyszczane, aby mogły w pełni wejść w obecność Bożą. C.S. Louis, choć nie był katolikiem, ale chrześcijańskim pisarzem i myślicielem, podał interesujący przykład, ilustrujący potrzebę takiego oczyszczenia. Wyobraził sobie, jak ktoś staje przed bramami nieba, świadomy własnych niedoskonałości, brudnych szat które symbolizują pozostałości grzechu. W tym obrazie Luis sugeruje, że dusza może pragnąć oczyszczenia, zanim poczuje się gotowa na pełne wejście w radość nieba. Ta metafora oddaje uczucie, z którym mogą utożsamiać się współcześni chrześcijanie. Pragnienie bycia w pełni czystym przed wejściem w obecność Boga. Współcześni chrześcijanie mogą rozumieć nauczanie o czyśćcu jako zaproszenie do głębszej refleksji nad własnym życiem duchowym i moralnym. Jest to przypomnienie, że droga do świętości jest procesem, który nie kończy się w momencie śmierci. Czyściec podkreśla również znaczenie modlitwy za zmarłych, zachęcając wiernych do praktykowania dzieł miłosierdzia poprzez modlitwę w intencji dusz potrzebujących oczyszczenia. Ta praktyka wzmacnia poczucie wspólnoty i solidarności między żyjącymi i zmarłymi, przypominając, że wszyscy jesteśmy częścią ciała Chrystusa i wspieramy się nawzajem na drodze do zbawienia. Nauczanie o czyśćcu zachęca również do osobistej konwersji i codziennego dążenia do świętości, przypominając, że każdy grzech ma swoje konsekwencje, a pełna komunia z Bogiem wymaga oczyszczenia i pojednania. W ten sposób Czyściec staje się nie tyle miejscem strachu, ile nadziei i miłosierdzia, wskazując na Bożą troskę o to, aby każda dusza mogła osiągnąć ostateczny cel swojego istnienia – pełnię życia w obecności Boga. Pomaganie duszom w czyśćcu jest głęboko zakorzenione w katolickiej tradycji i stanowi istotny element praktyki wiary. Kościół uczy, że modlitwy wiernych, zwłaszcza ofiarowanie Mszy Świętej w intencji zmarłych, mają realny wpływ na proces ich oczyszczenia. Jest to wyraz solidarności między żyjącymi a zmarłymi, oparty na przekonaniu o komunii świętych, która łączy wszystkich członków Kościoła na ziemi, w niebie i w czyścicu. Znaczenie modlitwy za zmarłych. Modlitwa za zmarłych. Jest praktyką starożytną, mającą swoje korzenie już w czasach biblijnych, jak pokazuje przykład z drugiej księgi machabejskiej. Modlitwa ta jest wyrazem wiary w miłosierdzie Boże i przekonania, że nasze prośby mogą wspomóc dusze potrzebujące oczyszczenia. Jest to także wyraz miłości i pamięci o zmarłych, manifestacja wiary w życie wieczne i wspólnotę, która nie kończy się na śmierci. Ofiarowanie mszy świętej w intencji zmarłych. Mszalne ofiarowanie jest uznawane za największy dar i pomoc, jaką możemy zaoferować duszom w czyśćcu. Eucharystia, będąca źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, ma moc oczyszczania i otwierania drogi do pełnej komunii z Bogiem. W intencji zmarłych ofiarowane msze święte przynoszą ulgę duszom cierpiącym i przyspieszają ich drogę do nieba. Praktyczne sposoby angażowania się w dzieło miłosierdzia za zmarłych. Codzienna modlitwa w intencji zmarłych – Możemy codziennie włączać w nasze modlitwy prośby za dusze w czyśćcu, zwłaszcza za te, które nie mają nikogo, kto by za nie modlił się, ofiarowanie mszy świętej, regularne zlecanie odprawiania mszy świętej w intencji zmarłych z rodziny, przyjaciół czy nawet nieznanych nam osób, które mogą potrzebować naszej modlitewnej pomocy, zyskiwanie odpustów dla zmarłych. Kościół oferuje wiernym możliwość zyskiwania odpustów zupełnych, które można ofiarować za zmarłych, jako akt miłosierdzia, który może przyczynić się do ich oczyszczenia. Modlitwa różańcowa i koronka do miłosierdzia Bożego. Odmawianie tych modlitw w intencji dusz cierpiących w czyściu, prosząc o ich szybkie dopuszczenie do chwały nieba. Pamięć o zmarłych w dniach szczególnych, szczególnie w Dniu Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, ale również w rocznicę śmierci. Ważne jest, aby pamiętać o zmarłych w naszych modlitwach i ofiarach. Angażując się w te praktyki, nie tylko pomagamy duszom w czyśćcu, ale także rozwijamy naszą duchowość, pogłębiając zrozumienie miłosierdzia Bożego i komunii świętych, która łączy nas wszystkich w Chrystusie. Podsumowując naszą podróż przez naukę Kościoła katolickiego o czyśćcu, warto przypomnieć sobie, że czyściec jest przede wszystkim wyrazem nieskończonego miłosierdzia Bożego. Jest to dar, który pozwala duszom, nie będącym jeszcze całkowicie gotowymi na spotkanie z Bogiem, przejść przez proces oczyszczenia. Czyściec, jako część planu zbawienia, ukazuje głębie Bożej troski o każdą duszę, pragnienie, aby wszystkie mogły osiągnąć pełnię życia w Jego obecności. Zachęcamy wszystkich do dalszego zgłębiania tematu czyśćca, korzystając z bogactwa materiałów dostępnych w internecie oraz w literaturze. Na koniec chcielibyśmy podziękować za poświęcenie czasu na obejrzenie tego filmu. Mamy nadzieję, że przyniósł on nowe perspektywy i zainspirował do głębszego zanurzenia się w tajemnice naszej wiary. Nie zapomnijcie zostawić komentarza z waszymi przemyśleniami i doświadczeniami związanymi z tematem czyśćca. Wasze opinie są dla nas cenne i pomagają tworzyć społeczność dzielącą się wiarą i wsparciem. Jeśli uznaliście ten materiał za wartościowy, prosimy również o udostępnienie go innym, aby mogli oni również czerpać z niego wiedzę i duchowe wsparcie. Dziękujemy za oglądanie i pamiętajcie, że każda modlitwa i każdy akt miłosierdzia ma wartość w oczach Boga. Niech Was Bóg błogosławi. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka. Koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.